granie z muzykami w takich konstelacjach jak dzisiaj, w komitywie, to jest fantastyczna sprawa. Mi się wydaje, że to chyba o to chodzi. Przede wszystkim o to chodzi, to jest sedno sprawy, bo to jest wzajemna inspiracja, to jest rozmowa, to jest budowanie czegoś nie do końca odgadnionego. To jest jak przeżycie jakiejś podróży, historii, to jest dzielenie się czymś szczególnym, takim naprawdę z wnętrza. To jest też duże wyzwanie. No, muzycy są naprawdę świetni. To jest jakby jedna z wymarzonych sekcji, o jakiej można pomarzyć. Przestrzeń, jaką daje Rodrigo na fortepianie, cała siła, która idzie po prostu od Hernaniego i Gabriela i razem od nich, od tej konstrukcji jest taką siłą nośną, że naprawdę tutaj trzeba dbać o te skrzydła, żeby one wytrzymały, żeby móc im podążać. Także no, to jest fantastyczna przygoda. Rhythm is it's completely vast, and what I mean by this is I just try not to be too obsessed or thinking too much about timekeeping. Of course, there's some situations or some bands or where time is important and it's a heavy statement. But for me, I just try to keep it free and think about pulse and think about accents and thinking in. Giving the other musicians what they need in terms of rhythm and pulse, but just keeping things as open as possible so they can just shift to whatever direction they want. Sometimes when I'm improvising, I feel like I'm close to an abyss, you know? And I like that feeling, the feeling of to be challenged, to push my limits, you know? And to try to go beyond that limits. That's where I feel like. And when I'm playing, a good concert is that concert when I feel that limits get pushed further apart. And that's, well, what I really enjoy, that feeling of expansion, you know? When you start the band, you just start to know each other, and this is also a big part of communication. And you find developing and know each other very well, so you have to be, know the people, and that way you can communicate it even better. It's like meeting each others or going to a date or to... If you play together, communication is... it's the point. Od jakiegoś czasu znowu jestem w stanie organicznie przetwarzać to, co mam w środku i ten rodzaj komunikacji i tej takiej nadświadomości. Ja mam wrażenie, że to jest dotykanie nadświadomości. Tego, że okej, ja mogę wiele rzeczy obliczać, sprawdzać i interesować się, ale jak generujesz strumień, to strumień pochodzi po prostu z duszy. I mam tą możliwość teraz, dzięki chłopakom, bo myślę, że nasza komunikacja i język, który każdy z nas rozwijał gdzieś tam niezależnie, w tej chwili naprawdę opowiadamy wspólną, poważną historię. Mam takie wrażenie. Damasz. Damasz. I think they didn't get the point.